dopiero, ale to za chwilę Państwo sobie zobaczycie. Proszę Państwa, oczywiście też daje się zauważyć różne podejście młodego pokolenia fotografów do tego, co dla nich jest ważne. Jakie rzeczy ze świata ich interesują. Tu widać wyraźnie, że ta skala jest bardzo szeroka, że te zainteresowania dotyczą drugiego człowieka, ale także przestrzeni, którą wszyscy wspólnie współtworzymy. Może nie ma tutaj nadmiernego dramatyzowania na temat sytuacji współczesnej, bo może nie jest tak źle, jak czasem media nam przekazują. Te obrazy, które tu oglądamy, są oczywiście zdaniem młodego pokolenia na naszą rzeczywistość. Z jednej strony są to obrazy związane z pojęciem obserwacji, a więc zapisem tego, co naocznie daje się ujrzeć i zapisać. Z drugiej strony wiele realizacji dotyczy tego, co przychodzi do głowy i nie wychodząc niejako z najbliższego kręgu, da się zrealizować te tematy, myśląc o kreacji, a nie o obserwacji. Jedna i druga strona fotografii była tak samo interesująca, była tak samo ważna i nie wyróżniamy żadnej z tych form realizowania obrazu fotograficznego. Proszę Państwa, mam nadzieję, że znajdzie tu każdy z uczestników dzisiejszej uroczystości coś dla siebie, bo patrząc na te zdjęcia, kiedy była przygotowywana wystawa, z dużą przyjemnością obserwowałem świadome używanie obrazu przez młodych adeptów tej sztuki. To jest oczywiście bardzo przyjemne, szczególnie dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia, kiedy widzą, że ta gadanina, to przyglądanie to czasem, opierniczanie młodych słuchaczy zamienia się w bardzo sensowną wypowiedź fotograficzną. Umiejętność znalezienia tematu i umiejętność znalezienia środków, żeby ten temat przemówił do odbiorcy. Proszę Państwa, robi się bardzo ciepło, więc nie będę Państwa tutaj specjalnie katował słowem w dodatku, że ważny jest obraz. Proszę Państwa, ponieważ jak wspomniałem, zapraszałem tutaj słuchaczy naszego studium do pierwszego szeregu, bo chcieliśmy z Panią Prezes Jolantą Luterską wręczyć naszym kończącym rok szkolny świadectwa ukończenia tegoż roku. Proszę Państwa, skończymy, będzie Pan dowolna. Pan Karol Dąbrowski. To dużo. Proszę przekazać gratulacje. Pani Katarzyna Łaszewska. Pan Marcin Rutkowski. Trzeba wejść do środka. Pan Wojciech Wipiński. Pani Marzena Rybak. Pan Wojciech Sys. Pani Małgorzata Wapa. Pan Wojciech Zieliński. Pan Grzegorz Mikowski. Pani Maria Bolek. Pan Bartosz Wróblewski.
pani Sylwia Teofilusz. Bye, bye. Pani Lucyna Sigula. I pan Adam Bokiel. Proszę Państwa, tylko wspomnę, że młodzi nasi słuchacze otrzymali razem z przygodą ukończenia nowego i roku warsztatowego katalog dosyć ważnej wystawy, czy serii wystaw, które miały się całkiem niedawno. Mianowicie odbywał się, organizowany przez Związek Artystów Fotografików, 8 Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej i ta gruba księga jest opisem tego, co w ramach tego festiwalu się działo. W związku z tym są też, tak powiem, dla młodego pokolenia materiał do zadumy na kondycję współczesnej fotografii. Najróżniejsze materiały były prezentowane na festiwalu i sądzę, że to pod już niewiesorową porą za miasto wizora na otworzyć przejdźmy. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Gratuluję wszystkim, którzy zabrali Państwa. Namawiam, żeby nie odkładać aparatu na wakacje. Fotograf wakacji nie ma nigdy, jeżeli chodzi o używanie sprzętu. Wolna głowa przez wakacje odpowiada wiele całkiem nowych, sądzę, że niezłych pomysłów, więc proponuję korzystać na nie nalenia. Wyciągany wakacji danych kadrów i żeby satysfakcji. Dziękuję bardzo. Namawiam do oglądania. Za ścianą, proszę Państwa, w tak zwanej zielonej sali, druga część wystawy. Zapraszam.